tam ponownie, już jestem. Dobra, jedzie, ale trzeba uważać. Dziadzio jechał i po prostu by walnął, bo dziadzio starszy ode mnie, bo widać. Cała jezdnia jest jego. Dzisiaj albo jutro emeryturę dostanę, to jadę, jak to się mówi, na zaskórniakach. Kurczę, serki białe, bo ja uwielbiam po prostu codziennie, żeby mieć do kanapki. W sklepie normalnym jest różnica złotówki, no to jak ja biorę 7, no to już masz 7 złotych, no to jest różnica. Takie jest życie i tak, niektórzy mają pieniążki, to sobie mogą pozwalać, kochani. A ten co z flagą, bo 11 listopad, ja też muszę coś pomyśleć na antenkę biało-czerwono. Mam wstążeczkę, chyba trzeba będzie założyć. Ciekaw jestem, rozmawiam z wami, mili państwo. Wczoraj zadzwoniłem do prezydenta Stalowej Woli, jego nie ma. Pana nadbereżnego Lucjusza, bo jest w Korei, ale są, no jak to się mówi, doradcy i w ogóle. No i przełączono mnie do działu upamiętniania, etc. i tym podobne. No i muszę powiedzieć, że miła rozmowa była. No pan mówi, ja mówię, proszę pana, no co by nie było, ten człowiek ma oficjalnie w papierach zapisane, tak jak i grup jest, grup weterana, żołnierza, który walczył o niepodległość Polski. Także w 1918 roku, chociaż Polski jeszcze nie było, walczył w szeregach armii austriackiej, jako w artylerii. I co jest ciekawe, w dokumentach jest, że koniec wojny, znaczy
jego jak gdyby no, udział w tej wojnie pierwszej światowej był 16 listopada, a 11 listopada podpisano, podobnież, ale nieprawda. Ja się dokopałem do innych tam jakichś źródeł, tak uznano jako 11 listopada, natomiast tak naprawdę wojna się skończyła 17 listopada, 16-17, tak jak w WO Świętej Węci ma wpisane w książeczce wojskowej z tamtego okresu. Także no, przyczynił się w jakiś sposób, no co by nie było. Później w 1920 roku przecież walczył w szeregach Wojska Polskiego. I był w 12 Kresowym Pułku Artylerii Lekkiej i poszedł z wyprawą kijowską na Sowietów. Pod Wołoczyska, to jest chyba dawniejszy powiat tarnopolski, tak mi się wydaje. Jak coś, to Państwo sobie możecie sprawdzić, bo mogę się mylić. Wołoczyska, to miasteczko była i było pod Wołoczyska. A tam chyba rzeka Polska z Brucz chyba była bodajże. No tam Sowieci naszym chłopakom dali popalić, jak to się mówi, i był ranny. Powiem wam, mili drodzy, że książkę napisał, to był chyba generał Kukiel, jak się nie mylę, czy pułkownik, ale no wyższy oficer w 1928 roku. I ten epizod, kiedy wuj był ranny, jest opisany, tylko nie ma no nazwisk żołnierzy i tym podobne. Ale ten epizod, bo Sowieci obrzucili baterię polską granatami, zginęło sporo żołnierzy, wuj był ranny, no zresztą armaty też były zniszczone. Także, szanowni Państwo, jest pokrycie, no i ja się z tego bardzo cieszę. Szukam, bo może jeszcze gdzieś znajdę, może gdzieś nazwisko padnie, jak to się mówi. Za to tam utrzymanie, no powiedzmy, to za tą odwagę tam no, żołnierze, którzy przeżyli, podostawali krzyże walecznych. No i wuj dostał właśnie krzyż walecznych za to. No, w następnym roku, w 21 dostał, ale rozkazem wszystko jest podane, także no jest czas. A tutaj facet, który się nazywa Roman Kroner, który decyduje o odznaczeniach państwowych w kancelarii prezydenta, on do mnie pisze, czy nie wystarczy panu, że wuj pański dostał krzyż walecznych, stopień podoficera i jeszcze teraz w 20 roku stopień oficerski pośmiertnie, a pan się domaga, a ja mu odpisałem, że ja się nie domagam, tylko całe gremium Urzędu Kombatantów i osób represjonowanych na czele z panem ministrem Janem Józefem Kasprzykiem uznali, że wuj otrzyma krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Restituta. A on, ten koroner, powiedział, że nie. Bo w 57 roku dostał brązowy krzyż zasługi za nienaganną pracę. Był wartownikiem na terenie Stoczni Gdańsk. To nie jest ujma, to nie jest przestępstwo. No ale dowiedziałem się, że ten koroner to pochodzenie żydowskie, czyli w naszych władzach Żydzi, tak mi się coś to nie podoba. Nie boję się tego, co mówię, bo walczę o sprawiedliwość cały czas. Zresztą są filmy wstecz, tam też jak cokolwiek na temat. IPN w ogóle nie wiem, po co istnieje. On zbiera tylko dokumenty, papiery i ciągle krzyczą, że komunistów będą rozliczać. To jest chora instytucja, że tak powiem. Pomnik zbudować to są ceregiele. My płacimy panu pieniądze, a dopiero pan będzie... Ja mówię, pieniędzy nie potrzebuję. Waszym obowiązkiem jest zapłacić zakładowi, który się podjął, że tego to wykona. Znalazłem, projekt dałem, wszystko, a oni cudują. No to dla mnie jest to nie w porządku. W Urzędzie Skarbowym zapytałem się, szanowni mili państwo,
przepraszam, odpowiedziano mi w ten sposób, że jeżeli dostaję pieniądze jakiekolwiek od państwa, jestem zobowiązany podzielić się, czyli podatek zapłacić. Czyli Instytut Pamięci Narodowej nie chce podjąć, że tak powiem, opłat na groby, na to, na tamto, tylko ludzie, którzy nie mają no po prostu co i jaki w ogóle i mają płacić, bo banda mądrali się dobrała i w ten sposób robi, także mnie to szlak trafia po prostu, niestety, no takie jakieś dziwne życie to nasze jest, no mili państwo, ja się nie dam po prostu. I mam przyjaciół, ludzi, naukowców, którzy są doktorami nauk humanistycznych, politolodzy, akurat udało mi się poznać i oni powiedzieli, że mi pomogą ten problem rozwiązać. Będziemy zrzutkę.pl robić na budowę pomnika dla grobu weterana, na grób weterana. No robimy wstydu, ile wlezie. Tak to nie może być. Tak trafia po prostu. Ja rozumiem, że to, że tamto, że owanto, no ale nie w tak bezczelny sposób. No tu się zakorkowało. Przy skrzyżowaniu, że tak powiem, przy Julianowska, ciąg i ta nie wiem główna, jak się tu nazywa. To jest dojazd do skrzyżowania z obwodnicą. Tak jest rano. Jak trafisz na daną godzinę, to nie ma cudów, źle jest wszystko, korki. I tak samo teraz właśnie. No, więc tu przede mną Volvo, to on też idzie na prawą stronę, bo jedzie w kierunku Warszawy. Nie wiedziałem, że jedzie autobus tu akurat na ten przystanek, bym go puścił. Gdzie to jedzie? Na czerwonym świetle. No teraz jest. No ale jest, teraz jest tutaj, idzie ruch. Przelecimy do świateł. Nie będę go obciążał paliwem, no bo mówię, wskazówka jest w tragicznym położeniu. Ale nigdy mi się nie zapaliła kontrolka, dlatego chcę zaryzykować. Zobaczymy. I wtedy będziemy wiedzieli, albo jest uszkodzona kontrolka, to znaczy pływak, etc. Albo nie wiem. Misiaki kogoś złapały chyba, bo będą kontrolę robić. Nie ma nikogo. Czyli gdzieś polazły. Kurczę, to są. Trzeba było na lewy uskakać, bo tutaj będą wszystkie skręcać. Cholender jasna, bo to przyczepko jedzie tak, jakby mu się nie chciało.
Tankujemy się. Szanowni Państwo. Dzień dobry, 40 zł i 4 grosze. Dziękuję. No i mili Państwo, teraz wjeżdżam na tamtą część Oszołoma. A tutaj to jest tego eksperta, czy tam jak tam. Media, ale Rua mnie nie interesuje. Naprawdę, zawsze sobie wjeżdżam. Przyperzoć akurat. Dobra. Przy Peugeocie, przy Renówce. Idziemy sobie, może będziemy nagrywać. Szanowni Państwo. Dobra jest.
grzeje, czuję. Kurczę, jest ciemno, ale trudno się. Patrzcie, niebo jakie jest. Kocik wezmę albo... albo kartonik. Tego Mikołaja, kurwa. Tak się spieszę. Kurwa, kurwa. To mnie nic nie interesuje. Patrzcie. Kiedy za wszystkich święt już ałochanie, że tak powiem, zrobili. Dobry panu. Znajomy. Podwij sam. Ale piękna kamia. Tarczyńskiego. Tarczyńskiego tak naprawdę. Jest. Chyba. Jaka. Powiedzmy, jaka data tutaj. 16.12.22. No to jeszcze sporo jest. To rozumiemy. Teraz. Dobrze by było czytnik złapać, żeby będzie kosztować. Tam jest chyba widzę czytnik. Czytnik.
19, o ja cię nie. 19 roku. Kiełbaska, 20 złotych, ja się pytałem. Muszę wybaczyć piwę. Kiełbaska i serki. Na serki pewnie mi nie starczy, że dwa na jeden. Będzie 3,20. 3,20. No to tylko jeden wezmę. Dobra i to. Nie mam więcej. Pieniędzy przy sobie. To tylko te dwie rzeczy. Będę miał co jeść. Idą. Stadio. Czy ty musisz łazić? Cześć. Nagrywam film. Byłeś w niedzielę? W niedzielę będę, a byłem. Ja 70 na czysto zarobiłem, to nie jest daleko. Ja nie byłem. Mgła była do południa, a później się zrobiło słonecznie. Ale byłem i wcześniej dzień na tym, wiesz. No w mieście, ale też padło mi parę groszy. Cześć. Proszę Państwa. Dobra. Wyszło tyle. Tyle mam. Zakończ zapłać. Kurczę, będziemy rzadkie. Dobra. Nie, anuluj, bo to jest takie głupie to rozwiązanie. Proszę mi wybrać formę. Gotówka. O. Proszę włożyć je do aparatu przed włożeniem do aparatu. Weź. Jeszcze. Ty. Złota jeszcze. Dobra, i 17 groszy. 17 groszy. Nie chcę wydać do reszty. 3 grosze dawaj. I odwrócisz to kolejne. Dziękujemy za zakupy w 8. Życzę. Dziękujemy za zakupy. O, co jest? Paragon proszę zeskanować. O, ja pierdzielę. Tutaj proszę tylko przyłożyć. Ale coś nowego proszę jest. Bardzo. Dziękuję. Patrzcie, sprowadzili, że nie przejdziesz przez bramkę. Musisz paragon skanować. No, zabezpieczają się w zasadzie. Ale mogła być informacja na górze. Tu, że skanuj. Paragon. Wypuścimy się. O. A to szkoda pieniędzy wydawać.
Właśnie. Tu są wątki od patera. Może by wątka tu, czy nie wiem. Tak, jest symboliczne. Pewnie to jest. To z wiśnia, tak? Tak, to jest wiśnia. Przyjmij mi pani za zwykłe pączki nierukrowane z pudrem, z nadzieniem? Z nadzieniem, tak, i z pudrem. Są tam, podzielone są? 93 groszy. Aha, to 3 pani mi da. 3. Raz. 3. Proszę bardzo, tutaj akurat. Dziękuję. A, mam. Bardzo mam. Pan Marian jest. Dobry panie Marianie. Europejskim Eurojackpocie. Nie obrazi się pan na YouTube, że pan będzie, panie Marianie, moim. Trzymaj się najlepiej, najlepszego. O, tak urocze. O kurczę, wyciągnę. Ja już mam 7,2 na karku, na emeryturze się. Dobrze, no trzeba kiedyś odpocząć. Tamte, nie te, tylko tamte mi dały. Chłopie, ZUS mi zabiera 500. Miesiąc w miesiącu, mam 1050 euro. Akurat Marian mówię, on jest młodszy, ale bardzo sympatyczny człowiek. On ze mną jeździł na te prowadzki po Polsce, gdzie ludzie są, co się mówi, nie można było wziąć jakiegoś brudasa, etc. i tym podobne. Także chłopak po studiach, zawsze się dorobić, jakieśmy Polskę, my się dogadywali, wiedział co zrobić, dobierał zawsze kogoś tam jeszcze, żeśmy jechali we trzech i dawaliśmy sobie radę. Opinię miałem dobrą jako w swojej firmie. Nawet w internecie są gdzieś ślady
mojej tak zwanej działalności. Krajowy międzynarodowy przewóz rzeczy, firma Trans-Mel, to takie moje było. Dobra, nie kasuję, jedziemy na cały full, niech będzie długi film. Tak powiem. Pączki tu. Muszę tu kawałeczek, bo inaczej muszę się złapać kierownicy, bo inaczej nie dam rady. Dobra, już jest tutaj. Muszę ogrzewanie wyłączyć, bo mnie zaraz, jak to się mówi, ciepnie. Skasuję licznik, bo to... Dobra. Pieczywa już nie kupię. Już moja połowa będzie musiała kupić chociaż raz pieczywo. Dobra. Gorąco się zrobiło, no dajcie spokój. 8 listopada i tak jest. Pani listonosz później zadzwoni, bo ona pewnie nie odebrała. Muszę zobaczyć, gdzie ona jest. Może emeryturę dzisiaj nosi. To by były pieniążki, że tak powiem. Jest ciepła, ale jak jest zimno, to plery ciągnie. Kurczę, wyciągnę ten czas. Nie jest dobra kurtka. Muszę sobie na zimę coś w ogóle kupić takiego. Na lumpeksie, bo nie stać mnie na to, żeby kurtkę kupić za 400 czy 500 zł. U mojej emerytury prawie.
takie cwaniaczki w Polsce, wiesz, to takimi furami, za kierownicą cwaniaczek siedzi. Nie wiem, czy na filmie widać było. Musiał pokazać kołańską jazdę. Dżentelmen to by się zatrzymał. A ten nie. Przepraszam, WZ to są strony podwarszawskie, ale od strony zachodniej. Takie chamstwo typowe. Wiele razy się przekonałem. Wtorek i piątek, inaczej mówiąc święto dyszła. Wnuczek chyba Julian nie poszedł do szkoły, bo wczoraj miał temperaturę dosyć mocno. W szkole go też już zwolnili, bo wieczorem córka powiedziała, że gardło go boli. Może faktycznie, że... Tak nie dba o siebie, tu kaptur na łeb, a pod szyją, bo nic nie ma i to tak nie da się powiedzieć, bo później kłopot dla wszystkich jest. Nie wiem, ile mi zostało, jeszcze grosiczków, bo może by chociaż ze trzy bułki kupił, bo nie ma nic kompletnie. Dwie bułki, dwa złote i tam jakieś grosze. Z pięć bułek może by było. Się nikomu, żeby to nie było, że ja się żalę czy coś. Mówię po prostu z życia. Ktoś z was może, mieli państwo,
może nie dowierzać, ale takie życie jest. No. Ktoś powie, że po co mu samochód, jak nie ma pieniędzy. Samochód jest potrzebny. Zbierałem przez cały rok. Sponsora znalazłem, też mi dorzucił, że wymieniłem belkę tylnią, tak jak w Francuzach trzeba było. Zawieszenie sobie sam zrobiłem, prawie sam dosłownie. Także inne tam rzeczy, co mogłem, to robiłem sam, albo i szukałem tak, żeby trochę to taniej wszystko wychodziło. I jestem na razie zadowolony, no. Może nie aż tak do końca, bo komfort nie bezpieczeństwa, tylko komfort jazdy jest trochę kiepski, bo z tyłu trzeba amortyzatory wymienić. Tak sobie planowałem, ale nie wyszło. No i pewnie McPherson'y z przodu. Nie wiem, trzeba by to się dobrze tak zorientować. Ale po geometrii przodu amortyzatory przednie pracują inaczej. Przedtem on był rozbieżny, to na nierównościach jakiejś przy szybkości to rzucało w prawo lub w lewo, załóżmy. A w tej chwili już nie. Czyli geometria była tutaj. Natomiast tym trzeba zrobić, bo widziałem tam, że osłona od stłoczyska jest zerwana, to wiadomo, że ten amortyzator już nie pracuje tak, jak powinien pracować. No może się uda, to jest taka naprawa, że można się samemu zrobić, nawet zimową porą, aby tylko nie było mrozu i nie padał, powiedzmy, brej nie było, jak to się mówi. To jest, wiem, w najgorszym wypadku godzina na jedno, godzina na drugie, bo nie ma pieniędzy. I zakończę, mili Państwo, zakończę. Do Pani Bistona, czy to dzwoni? Potrzebny telefon jest. Oje, oczy. Dobra. Także pozdrawiam serdecznie. Do następnego spotkania.